Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Płaska ziemia, reptylianie, szczepionki, Klaus Schwab i wielki reset. Wszystkie te rzeczy niektórzy nazywają teoriami spiskowymi. Czy faktycznie można je wrzucić do jednego worka i cóż to jest za worek? Zapraszam. Będę tutaj omawiał materiał pani Magdaleny Ziemtek-Wielomskiej, którą w ostatnim moim materiale na jej temat błędnie nazwałem Małgorzatą Ziemtek-Wielomską. Bardzo serdecznie przepraszam. Materiał zatytułowany jest Stereotyp teorii spiskowych jako mentalny strażnik systemu. W dużej mierze przytoczę jego treść, dodając kilka komentarzy ode mnie. Zacznijmy od tego, że media zawsze są w czyichś konkretnych rękach. A to oznacza, że ktoś sprawuje nad nimi pieczę, również na poziomie tego, co tam jest prezentowane. No i oczywiście te wielkie media są w rękach wielkich organizacji, to znaczy bardzo potężnych, czy to międzynarodowych korporacji, czy to międzynarodowych organizacji, niedosłownie korporacyjnych, czy to w rękach rządów państwowych. No i każda taka wielka organizacja, każdy taki władca oczywiście chce przedstawić jakąś konkretną wizję, interpretację rzeczywistości. Jest to w dużym stopniu zrozumiałe. Natomiast w momencie, w którym staje się to nachalną propagandą, jest to bardzo niebezpieczne. Kiedy bez wątpienia możemy mówić o takiej nachalnej propagandzie? Otóż bardzo niebezpieczne jest, gdy przedstawiamy jakąś interpretację wydarzeń, że jest tak i tak, to i to konkretne współczesne wydarzenie ma takie i takie źródła i każdy, kto nie postrzega tego w ten sposób, każdy, kto szuka innych wyjaśnień tych wydarzeń, jest oszołomem, zdrajcą, ulega teoriom spiskowym. Można to nazwać w różny sposób, ale za każdym razem, jeśli tego, kto inaczej tłumaczy konkretne wydarzenia lub inaczej interpretuje historyczne wydarzenia, jeśli za każdym razem, gdy kogoś takiego deprecjonujemy, gdy media pokazują, że nie, w ogóle ten człowiek to w ogóle jest niewarty uwagi, albo właśnie jest zbrodniarzem typu zdrajcą, albo wielkim oszustem, albo właśnie oszołomem i ulega jakimś teoriom spiskowym, nie podąża za tym naukowym poglądem na rzeczywistość, tylko właśnie szuka sobie jakichś tam fantastycznych wyjaśnień. I tutaj, jeśli chodzi o teorie spiskowe, no to od razu jakby z pomocą przychodzą różne fantastyczne wizje i się mówi, że no jeśli ktoś na przykład nie wierzy, to jest przykład podany przez panią Magdalenę Ziemtek-Wielomską, na przykład jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska ma u swoich korzeni wielu myślicieli i ludzi czynu związanych z nazistowskimi Niemcami. Jeśli ktoś wysuwa takie twierdzenie, to od razu jest wrzucony do jednego worka z płaskoziemcami i zwolennikami teorii istnienia reptylian, czyli kosmitów, którzy nas cały czas uciskają, pomimo tego, że tego większość jednak nie zauważa. A więc do jednego worka wrzuca się jakieś kompletne fantazje jakichś rozgrzanych umysłów z teoriami, które zostały opracowane na sposób bardzo naukowy i które mają, za którymi przemawiają bardzo konkretne fakty. I w tym momencie, w którym jakieś medium mówi, że tak i tak trzeba uważać, bo to jest dobre, to jest postępowe, tak mówi nauka, a ten, co mówi tak i tak, to on jest właśnie takim oszołomem, on to jest tak, jakby wierzył właśnie w płaską ziemię. I zwróćmy na to uwagę, że można się czasami spotkać z takim podejściem. Ja osobiście w komentarzach pod moimi filmami wielokrotnie spotkałem się z takimi pytaniami, to znaczy pytaniami, taką ironią. I co, w płaską ziemię też wierzycie? Nie pamiętam, o czym były te materiały. Podejrzewam, że to tu chodziło pewnie o kwestię wielkiego resetu, Klausa Schwaba i tak dalej. I to jest właśnie obraz tego, co robi wiele dzisiaj wielkich współczesnych mediów z ludźmi.
przekonuje ich, że jeśli ktoś nie wierzy w to, co my mówimy, to wierzy w wszelkie możliwe bujdy, w jakieś zupełne fantazje i tak dalej. Inne telewizje będą używały innych straszaków, to znaczy będą mówiły, kto nie przyjmuje naszej interpretacji, oczywiście tej naukowej, albo inne mogą powiedzieć tej dobrej, patriotycznej i nawet, używając słowa pobożnej, to jest jakimś zdrajcą i nihilistą. Może to przebiegać również w tą stronę, to znaczy niezależnie od tego, jakich się nie używa słów do tego, żeby określić tych drugich, tych złych, to i tak zawsze jest ten sam system. Ten sam system, który jest szalenie niebezpieczny, który jest systemem głęboko manipulacyjnym. Dlaczego jest on manipulacyjny? Pani Ziętek-Wylomska mówi o teoriach spiskowych, czy o pojęciu teorii spiskowej, jako o mentalnej obronie, mentalnym strażniku systemu. Mentalny strażnik systemu, czyli strażnik, który jest w naszym duchu, czy w duchu takiego widza, który pilnuje, żeby jakiś system stworzony przez te media, system taki informacyjny, czy system wizji świata, żeby on w żaden sposób nie został naruszony. Jak działa taki mentalny strażnik? Ano trzeba wlać w takiego człowieka przekonanie, że jeśli tylko pomyśli, jeśli tylko zada sobie jakieś pytanie, o, to już jest oszołomstwo, to już jest zdrada, to już jest coś niewłaściwego. Trzeba wyrobić w człowieku takie przekonanie, że jeśli tylko zadaje sobie pytanie, czy na przykład właśnie Unia Europejska przypadkiem nie ma w korzeniach faktycznie wielu nazistów, również na takim ważnym ideologicznym poziomie, to już taki człowiek odczuwa strach, że wchodzi w jakieś teorie spiskowe właśnie, że to jakieś oszołomstwo, to pachnie jakąś tam płaską ziemią i na wszelki wypadek włączę sobie moją ulubioną telewizję, żeby posłuchać właśnie o tym, jak to moje poglądy są naukowe, a te poglądy tych innych to są oszołomstwem i złem i zacofaństwem. Mentalny strażnik systemu ma więc bronić, w cudzysłowie, bronić nas przed zadawaniem sobie pytań, jak jest. Ma sprawić, że przyjmujemy po prostu to, co zostaje nam sprzedane przez jakieś medium i nie możemy mentalnie poddać tego w wątpliwość, bo czujemy się wtedy już właśnie jakimiś oszołomami. Czujemy się, jakby to oszołomstwo wodziło nas w tym momencie na pokuszenie, jeśli chcemy użyć takiej już ściśle mojej terminologii, to znaczy ściśle katolickiej teologii. Pani Ziętek-Wylomska zwraca na to uwagę, że człowiek, który chce faktycznie mieć własną opinię, nie może tak po prostu przyjąć jakiejś sprzedanej wizji, kompletnej wizji wyjaśniającej nam wszystkie aktualne, otaczające nas wydarzenia. Jeśli chcemy mieć naszą własną opinię, to musimy faktycznie zadawać pytania, musimy słuchać różnych wyjaśnień i zadawać sobie pytanie, które wyjaśnienie wydaje nam się najbardziej adekwatne. Mówię tutaj przede wszystkim o tych konkretnych, obecnych wydarzeniach czy historycznych wydarzeniach, które wymagają interpretacji. Można to odnieść również do takiego poziomu już zupełnie światopoglądowego, filozoficznego czy religijnego. I tutaj jak najbardziej, zgodnie z tym, co nam katechizm mówi, każdy katolik powinien znać swoją wiarę na takim samym poziomie, na jakim jest jego wykształcenie w dyscyplinach świeckich. Czyli ktoś, kto ma wyższe wykształcenie, powinien znać teologię na poziomie wyższego wykształcenia, przynajmniej w przybliżeniu. Nie oznacza to, że musi odbyć studia teologiczne, ale musi to być wiedza mniej więcej na tym poziomie. Taka wiedza już zakłada bardzo naukowe podejście do sprawy, z badaniem źródeł i tak dalej, z badaniem również argumentów, powiedzmy kontrargumentów przeciwko tezom, przeciwko prawdom religijnym, przeciwko dogmatom, przeciwko wiarygodności i tak dalej. To zakłada, to znaczy poznanie prawd wiary na poziomie wyższego wykształcenia zakłada poznanie również tych ataków, które są na nie przypuszczane, zakłada bardzo takie już krytyczne podejście do wiarygodności i do źródeł objawienia, do tego, co zostaje nam prezentowane. Krytyczne nie oznacza tutaj negatywne. Krytyczne w sensie metody podejścia. Krytyczne oznacza sprawdzam źródła. Tak, nie tylko przyjmuję to, co do mnie przychodzi, tylko sprawdzam źródła. Natomiast nie mówię tutaj w pierwszej linii
o takich wielkich filozoficzno-światopoglądowo-religijnych poglądach, to też można to do tego odnieść. Jest tak najbardziej słuszne, natomiast dużo bardziej aktualne i myślę, że takie dużo bardziej praktyczne w danym momencie, w naszej obecnej sytuacji jest mówienie o tym właśnie w tych kontekście tych praktycznych informacji codziennych, które docierają do nas, również tych kościelnych, do czego zaraz dojdę i myślę, że jak tutaj sobie wyrobimy tą zdolność, to będzie to bardzo ważna umiejętność na każdym poziomie, również na tym poziomie religijnym, z wielką korzyścią dla religijności, pomimo być może obaw pewnych strachliwych ludzi, którzy uważają, że nie wolno w ogóle sprawdzać źródeł, nie, my po prostu wierzymy. Przypominam, że taka wiara jest ślepą wiarą i to może być grzechem, gdy człowiek nie bada rozumnie tego, co jest przedstawione w objawieniu, dlaczego wierzymy. Człowiek dorosły, szczególnie z wyższym wykształceniem, który nie wie, dlaczego wierzy, nie zna motywów wiarygodności Kościoła, no to jest człowiek, który trzeba zadać sobie pytanie, czy w sposób cnotliwy wierzy, czy jego wiara faktycznie jest cnotą, czy nie jest to tylko wiara z przyzwyczajenia, wiara kulturowa, która raz, że łatwo może się posypać, dwa, że jej istnienie bardziej może szkodzić wierze, niż pomagać i jemu osobiście może go też do zbawienia nie doprowadzić, bo mamy ścisły obowiązek używać naszego rozumu, żeby szukać prawdy. I człowiek, który przyjmuje jakiekolwiek twierdzenia tak po prostu z rozpędu i sobie jakoś tam tak żyje, mniej więcej zgodnie z tymi poglądami, ale nie do końca, to nie jest człowiek, który podąża tą wąską drogą, która prowadzi do zbawienia. A więc człowiek powinien faktycznie słuchać różnych wyjaśnień, tworzyć sobie na ich podstawie swoją opinię. Pani Ziętek-Wielomska przytacza slogan reklamowy ogromnego niemieckiego czasopisma, które głosi Dir deine Meinung, co znaczy tobie dostarczamy twoją opinię i wskazuje na to jako na wręcz patologiczny przykład tego, o czym tutaj właśnie mówimy. Jest w tym coś faktycznie szokującego, o czym również pani Magdalena mówi. Jest to wręcz coś niewolniczego, coś orwellowskiego w tych słowach. My dostarczamy tobie twoją opinię. To, czyli dostajesz ją od nas, ale ona jest twoja. Jest w tym coś szalenie dyktatorskiego, szalenie niewolniczego, szalenie przerażającego. Zwracam na to uwagę, że tego typu propaganda, powiedzmy taka propaganda teorii spiskowych, czy propaganda jedynie słusznej interpretacji rzeczywistości, którą my właśnie sprzedajemy naszym widzom, taka propaganda tworzy właśnie bańki informacyjne, czy też niezwykle im sprzyja. Sprzyja temu, żeby właśnie później trwać w tym i ten system, ten mentalny system ochrony, on sprawia, że człowiek boi się wyjść na zewnątrz, no bo gdy usłyszy jakiś argument z przeciwnej strony, to już się boi, że zostaje oszołomem, boi sobie zadać sobie to pytanie, dlatego bezpiecznie czuje się tam wewnątrz swojej bańki informacyjnej. I to jest dla człowieka szalenie szkodliwe. To paraliżuje, upośledza naszą najważniejszą władzę, czyli rozum, który jest po to, żeby poznawać prawdę. A go upośledza, ogranicza, nie pozwala mu spojrzeć na zewnątrz, zadać sobie pytanie, dlaczego ten ktoś tak mówi, jak to jest z tym, dlaczego tak właśnie jest. Zwracam na to uwagę, że Kościół od samego początku miał podejście niezwykle apologetyczne, a więc rozumowe, czyli właśnie wychodził i zadawał pytanie, dlaczego ci i ci mówią to i to, dlaczego muzułmanie mówią to i to i dlaczego to jest niewłaściwe, a w tym jest właściwe i tak dalej, i tak dalej. Bańki informacyjne są dokładną przeciwnością tego, to znaczy zamykamy człowieka w tym i wpajamy mu taki system, żeby on bał się w ogóle zadać sobie pytanie, czy to jest właściwe. Ten system, ten mentalny system ochrony tej propagandy, czyli system tych teorii spiskowych, tak w cudzysłowie system teorii spiskowych, czyli system nazywania teoriami spiskowymi tego, co jest dla nas niewygodne, ten system umożliwia również funkcjonowanie tego trójkąta dramatycznego, o którym mówiłem w moim poprzednim materiale, który bazował właśnie na materiale pani Ziętek-Wielomskiej. Dlaczego? No oczywiście do trójkąta dramatycznego potrzeba kogoś, kto przerazi jakimś zagrożeniem
te ofiary, tych, którzy mają wejść w rolę ofiary. Przerazi ich, pokaże im sam siebie jako wybawcę i w ten sposób uzyska coś, co chce uzyskać od tych ofiar. To jest możliwe właśnie dzięki temu, gdy te ofiary, aby faktycznie być przerażone, one nie mogą sobie zadawać pytań, czy faktycznie to zagrożenie jest aż tak duże, czy faktycznie ci, którzy przedstawiają się jako nasi wybawcy, czy oni faktycznie działają w naszym interesie, czy może jednak nie koniecznie. Oni muszą czuć, że zadając takie pytanie już są oszołomami, już są jakimiś idiotami albo właśnie zdrajcami, kimkolwiek, tak? Oni nie mogą sobie zadawać tego pytania, znaczy z punktu widzenia tego, który chce ich ostatecznie zniszczyć, a przedstawia się jako ich wybawca. Zwracam na to uwagę, że to jest również kluczowym elementem tego trójkąta dramatycznego, bo gdy mówiłem o tym, pojawiały się takie zarzuty, a no to właśnie Kościół, który mówi o piekle i straszy ludzi piekłem, to też jest właśnie taki trójkąt dramatyczny, albo w ogóle Kościół straszy ludzi diabłem i to jest, tworzy właśnie taki trójkąt dramatyczny. Otóż zwracam na to uwagę, że nie jest tak, że każde ostrzeżenie przed jakimś zagrożeniem jest wpychaniem człowieka w rolę ofiary po to, żeby go wykorzystać. Gdy ostrzegamy przed jakimś realnym zagrożeniem, tłumaczymy, uwaga, gdy przechodzisz dziecku, przechodzisz przez jezdnię, poczekaj na zielone światło, jak jest czerwone światło, znaczy to, że samochody mogą jechać. Nie jest to wpychanie dziecka w rolę ofiary, a samochód jest katem, a my jesteśmy wybawcą, tylko ostrzegamy przed realnym zagrożeniem dla dobra samego dziecka. A więc celem jest tutaj dobro dziecka, a nie nasze własne, gdy je ostrzegamy. Jak również nasza metoda działania jest zupełnie inna. My przekazujemy informacje. To dziecko może sobie tę informację sprawdzić. My nie wpajamy w to dziecko przekonania, że ale pamiętaj, jeśli ktokolwiek ci powie, że światło zielone i czerwone to jest tylko jakiś wymysł i tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Pamiętaj, że to na pewno jest jakiś spiskowiec, złoczyńca, oszołom, zdrajca albo coś takiego. Nie, przekazujemy po prostu jakąś informację i człowiek później, no w przypadku dziecka, dziecko po prostu wierzy, gdy się mu o tym mówi. Natomiast gdy mówimy o osobie dorosłej i wskazujemy, uwaga, taka i taka jest prawda, czyhają na nas takie i takie zagrożenia, gdy przekazujemy te informacje, jednocześnie wskazujemy, jakie są znaki wiarygodności, które uwiarygadniają ten przekaz, który pokazujemy. Nie zabraniamy zadawać pytań, co, dlaczego, tylko wręcz przeciwnie. Kościół wymaga od swoich wiernych, żeby zadawali pytanie, dlaczego Kościół jest wiarygodny. To jest konieczne dla rozumności naszej wiary, a więc konieczne do tego, żeby wiara naprawdę była cnotą. A więc informujemy po prostu, tak to działa w przypadku czy Kościoła, czy każdej takiej normalnej sytuacji, gdy informujemy o zagrożeniu i nie montujemy w człowieku takich systemów obronnych, żeby on tylko nie mógł podważyć, żeby on tylko nie mógł zadać pytania, dlaczego tak jest i jak to jest. Nie, no to właśnie jest tym kluczowym elementem, można powiedzieć formalnym elementem, czyli formującym ten trójkąt dramatyczny, odróżniający go od zwykłego ostrzegania przed niebezpieczeństwem. No razem z tym, że w przypadku zwykłego ostrzegania przed niebezpieczeństwem człowiek powinien ostrzegać ze względu na dobro tego, którego ostrzega, nie ze względu na jakieś swoje własne korzyści, czyli różnica celu i różnica środków, które zostają wykorzystane. Chciałbym tu zwrócić również na to uwagę, że w przypadku Kościoła, kryzysu Kościoła i reform posoborowych, soborowych, również mamy do czynienia z swego rodzaju takim teoretyzowaniem spiskowym. O co mam na myśli? Otóż, jaką wizję Kościoła dostają teraz wierni po soborze od swoich pasterzy? No, praktycznie nie ma mowy o zmianach. I to jest dosyć dziwne. To znaczy, mamy w latach 60., 70. ogromne zmiany, praktycznie wszystko się zmienia i praktycznie w ogóle się nie mówi o tym, że te zmiany były. To jest dosyć dziwne. A jak spojrzymy na seminaria, no to będzie to jeszcze bardziej dziwne, gdzie już ewidentnie klerykom przedstawia się to w ten sposób, że no to, co było przed soborem, nie, no to takie było dziwne, tak? To były tylko te mszaliki, to jest taki dosłowny cytat, tak? Nie pamiętam od kogo, któregoś z księży, którzy byli
w współczesnym seminarium było, że no wcześniej to były tylko te mszaliki i ludzie nic nie rozumieli, tylko babcie odmawiały różaniec, kilka babci w kościele odmawiało różaniec, a teraz to jest właśnie aktywny udział i wizja przedstawiona w seminariach jest taka, teraz po soborze to jest właśnie to, co trzeba, to jest odpowiedź na nasze czasy, w ten sposób naprawdę, naprawdę Kościół przepełnił się Duchem Świętym. Wcześniej to nie, to było złoto. Jak ktoś ci, co wracają do tego, to są tacy zacofańcy. To nie jest warte uwagi. To są ludzie w jakiś sposób jednak niespełna rozumu. To jest ta sama narracja. To znaczy tworzenie z ludzi, którzy no, mają inny pogląd na te reformy, tworzenie z nich od razu oszołomów. Nie przedstawiam, jak było, co, dlaczego, jakie skutki, jaka jest krytyka, tylko mówię, tak jest dobrze, tak jest źle, ci są oszołomami. Widzimy różnicę, mam nadzieję. Jest naturalne i dobre, że człowiek, gdy mówi o jakichś wydarzeniach, wskazuje, to jest dobre, a to jest złe, słuchajcie, uważam, że tak i tak, bo tak i tak. To jest racjonalne działanie, ale jeśli mówię, to jest dobre, a to złe i ci, co tak mówią, to są oszołomi, no to wtedy mamy do czynienia właśnie z tym, o czym mówi pani Ziemtek-Wielomska, gdy mówi o teoriach spiskowych, czyli z takim mentalnym strażnikiem systemu, z manipulacją, którą ktoś nam próbuje wmontować w nasz mózg po to, żebyśmy bali się zadać niewygodne pytania. Jak rozmawiać z ludźmi, którzy wpadli w ten system? Pani Ziętek-Wielomska zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, to znaczy mówi o tym, żeby nigdy nie atakować. Człowiek zaatakowany zawsze będzie się bronił, nawet jeśli argumenty by go zasadniczo przekonały. A więc jak z takimi ludźmi rozmawiać? Ona wskazuje na to, że należy, uważam to za bardzo roztopne, zadawać pytania. Aha, a dlaczego? A czy faktycznie sprawdziłeś to i to? A słuchaj, co z tym i tym faktem? A jak tutaj i tutaj? Jeśli dochodzi do jakiegoś wybuchu emocjonalnego, to lepiej dyskusji dalej nie prowadzić, ale jeśli jakoś tego człowieka da się wyprowadzić z tego systemu obrony, tej mentalnej obrony tej propagandy, no to trzeba to robić właśnie z miłością, ze spokojem i ze znajomością faktów. Przedstawiając konkretne fakty, słuchajcie, tu i tu, zobaczcie, tak i tak, nie prowadząc od razu, nie pokazując od razu, że a, tak musi być właśnie, bo to i zobacz, i ten, tylko spokojne przedstawianie faktów zawsze ze spokojem, zawsze z miłością, pamiętając, że nam zależy na prawdziwym dobru tych ludzi, a ci, którzy tam z uśmiechem na ustach im z ekranu telewizora kłamią, to są prawdziwi złoczyńcy i oczywiście w nas to może krew burzyć, ale musimy nad tym zapanować i pamiętając o tym, że właśnie dotrzeć do człowieka można tylko z prawdziwą, z miłością, z prawdziwym życzeniem dobra dla niego, należy w tym zachować spokój i jednocześnie znać fakty. Jeśli chcemy rozmawiać, jeśli chcemy kogoś do czegoś przekonać, no to właśnie musimy sami znać, jak się rzeczy mają, wskazywać na konkretne fakty, jednocześnie oczywiście słuchając również drugiej strony i próbując odpowiedzieć na jej zarzuty czy na inne fakty, które ta osoba przedstawia. A więc właśnie no, prowadzić dyskusję, co jest koniecznie potrzebne do tego, żeby bańki rozbijać. Prowadzić spokojną, racjonalną dyskusję w duchu tej prawdziwej chrześcijańskiej miłości bliźniego, która nie ukrywa prawdy, żeby było przyjemnie, tylko która walczy o prawdę, nawet wtedy, jak to boli, bo wyjście z takiej bańki informacyjnej, wyjście z takiego zamknięcia, czy w trójkącie dramatycznym, czy właśnie w bańce informacyjnej jest bolesne. Tak, i to będzie tego człowieka bolało, czy wyjście z fałszywych przekonań, tym bardziej wyjście z fałszywych przekonań filozoficzno-religijnych, to będzie człowieka bolało i to będzie wymagało czasu. I współczesny ekumenizm, to współczesna w cudzysłowie kultura dialogu, to jest kultura poklepywania po ramieniu i mówienia, no nie, nie, my nie chcemy zadawać nikomu bólu i sugerować mu, że może coś źle pomyślał, że może błądzi. Nie, 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 my wszyscy będziemy się przytulali. To nie ma nic wspólnego z miłością, to jest prowadzenie ludzi do piekła. Prawdziwa miłość wymaga, żeby wyprowadzać z błędu, ale właśnie to ma wynikać nie z naszej złości, z naszego pragnienia zwyciężenia, tylko właśnie z miłości, z prawdziwego pragnienia dobra drugiej osoby i to powinno być również widoczne w sposobie prowadzenia takich działań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.